Przyjaciele, podzielę się z wami dzisiaj pewnym poselstwem. Z pozoru jest to proste słowo, ale jest to bardzo ważne słowo. Ewangelia w ogóle jest bardzo prosta. To ludzie ją próbują przeintelektualizować, to ludzie próbują ją komplikować. Ale Bóg jest prosty, Jego słowo jest proste. Na tyle prosty, aby każdy człowiek był w stanie się z Nim spotkać. Aby każdy człowiek był w stanie się z Nim spotkać. Będę dzisiaj mówił do was o wierze w zmianę. Zostańcie do końca, posłuchajcie tego słowa. Zacznę od Ewangelii Marka. W pierwszym rozdziale, w wersetach od 16 do 20 czytamy. A Jezus, przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucili akurat sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za Nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali akurat sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. To historia, którą powierzchownie zna wiele ludzi w kraju. Ale ja będę chciał cię dzisiaj zatrzymać na tym, abyś spojrzał nieco głębiej, co tu się dzieje w tej historii. Co tu widzimy? Obok zwykłych ludzi, w czasie ich zwykłego dnia pracy, przechodzi Jezus. Dwóch z nich zarzuciła właśnie sieci. Chcieli łowić ryby. Dwóch naprawiali swoje sieci. Przyjaciele, to tak jak teraz. To tak jak tutaj dzisiaj. Część z was idzie na spotkanie rodzinne. Część z was idzie na ślub. Część przyszła na obiad. To normalny, zwykły dzień. I w ten normalny, zwykły dzień, obok tych normalnych, zwykłych ludzi, którzy są opisani w tej rozdziale w Biblii, pojawia się Jezus. Tak jak Jezus pojawia się dzisiaj tutaj. Przez nas i przez słowo, które głosimy do was. I co robi ten Jezus, widząc tych zwykłych ludzi w ten zwykły, normalny dzień? Jezus składa im obietnicę. Będziecie rybakami ludzi, a nie rybakami ryb. Proste słowa, one nie są skomplikowane. On im nie robi żadnej prezentacji, on im niczego nie udowadnia. Nie przekonuje ich. Wiecie, mam masę argumentów. On mówi: pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Proste słowo. Proste słowo. I teraz każdy z nich, każdy z tej czwórki musiał rozpoznać w Jezusie kogoś szczególnego. Oni być może byli zmęczeni, odpłynęli, zarzucili sieci. Ich głowa przepełniona była myślami: czy dzisiaj coś złowię? Czy dzisiaj coś będzie? Czy sprzedam? Czy zarobię? Czy się uda? I wtem pojawia się Jezus, mówi: chodź za mną, uczynię cię rybakiem ludzi. Musieli więc rozpoznać w Jezusie kogoś szczególnego. Musieli też uwierzyć w Niego i uwierzyć Jemu, że jest władny, że ma moc uczynić to, co powiedział. Że tą obietnicę, którą przed chwilą wygłosił do nich, proste zdanie, że ma moc
to uczynić. Musieli w to uwierzyć. I teraz następny z nich, każdy z nich musiał uwierzyć w zmianę swojego położenia. Zanurzcie się w tym. Siedzi rybak dzień w dzień. Zarzuca sieci. Jedyne, o czym marzy, to żeby połów był duży, żeby dzisiaj sprzedał i zarobił. I spotyka Boga na swojej drodze, który mówi do niego proste słowo: pójdź za mną pójdź, a będziesz rybakami ludzi. Musi uwierzyć, że dzięki temu Jezusowi jest w stanie zmienić swoje życie. Musi uwierzyć, że dzięki temu Jezusowi zmieni się jego położenie. Musi to rozpoznać w tym jednym zdaniu. Tam nie ma wykładu. Tam nie ma cyklu spotkań, w którym Jezus przekonuje, że Bogiem. To są proste słowa. Pójdź za mną. I obietnica do człowieka. Co się dzieje dalej? Ta czwórka bohaterów wiary zostawia wszystko. Dwaj pierwsi przed chwilą zarzucili sieci, olewają to, idą za nim. To nie ma znaczenia, że zarzucili te sieci, a tych drugich dwóch, ta druga dwójka z ojcem pracowali. Zostawili ojca, nie rozmawiali z nim, nie dyskutowali, nie zrobili sobie planu, za miesiąc dojdziemy do ciebie, jak z ojcem zrobimy jeszcze to czy to. On powiedział: pójdź za mną do każdego. I oni na to odpowiedzieli, na to proste wezwanie i tą prostą obietnicę, że uczyni ich rybakami ludzi. Odpowiedzieli i zostawili wszystko. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli też proroczo na tą historię. Co to dla nas oznacza? Dla nas, jako dla Kościoła też. Wszystko zaczyna się od tego, że człowiek rozpoznaje, kim jest Jezus. Czy człowiek rozpoznaje, że Jezus to Bóg, który szedł na ziemię w ciele, wyrzekł się bóstwa i jako człowiek dokonał wyboru, aby uratować ludzkość. Poszedł na krzyż i zmartwychwstał, tak? Zaczyna w to wierzyć. Najpierw rozpoznaje, później zaczyna wierzyć w potężne dzieło krzyża, w potężną wymianę krzyżową. Zaczyna wierzyć, że Jezus zmartwychwstał w ciele, że zmartwychwstał i wstąpił do nieba. W efekcie tego człowiek osobiście spotyka się z Jezusem. Człowiek rodzi się na nowo. Jego duch staje się żywy. Jednoczy się z Duchem Świętym. Jednoczy się z Bogiem, tak? I teraz człowiek, co to widzimy? Człowiek na skutek poznania Bożej obietnicy musi uwierzyć temu Bogu w zmianę swojego położenia. Że dzięki Niemu będzie uratowany. Że jego pozycja się zmieni. Dotyczy to zarówno samego nowego narodzenia, czyli tego, że człowiek uwierzy, że zostaje wyrwany z królestwa ciemności, zostaje przeniesiony do królestwa światłości, że staje się obywatelem nieba, ale jak również cały czas późniejszego życia już tutaj na ziemi, wiary w kolejne obietnice, które Bóg wypowiedział do wszystkich swoich synów, jak również do człowieka narodzonego z Bożego Ducha, indywidualnie. Przyjaciele, ja nazywam się Michał Korgol. Po ludzku nie potrzebowałem szukać Boga, jakby tak powierzchownie na to spojrzeć. W wieku 33 lat byłem wspólnikiem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Miałem dobre wykształcenie, miałem pieniądze, piękny dom, samochody, rodzinę. Wyjeżdżałem na zagraniczne wakacje, brałem udział i udzielałem się w konferencjach. Miałem szacunek ludzi, tylko że
Kiedy ja zaglądałem głęboko do siebie, wiedziałem, że się boję. Wiedziałem, że każdego dnia udaję. Wiedziałem, że chodzę w maskach. Nawet przed moją własną żoną, która siedzi tutaj. Udawałem cały czas. Ja w głębi siebie, ludzie mnie klepali po plecach, mówili: Michał, jesteś człowiekiem sukcesu. Taki młody, a już tyle osiągnąłeś. Ale ja wiedziałem, że ja potrzebuję zmiany mojego położenia. Nie potrafiłem z nikim o tym rozmawiać, bo bałem się w ogóle do tego przyznać, że system tego świata mnie wypuje. Musisz być silny, zawsze słyszałem. Musisz mieć spięte pośladki, musisz to, musisz tamto. Byłem ambitny, chciałem osiągnąć sukces, więc tkwiłem w tym systemie. Im dłużej, tym byłem bardziej przerażony. Im więcej miałem, im po ludzku więcej osiągałem, tym siadałem wieczorem z lampką wina albo szklanką whisky i zastanawiałem się, naprawdę to tak wygląda? To o to w życiu chodzi? Że kupię sobie większy dom, lepszy samochód? To o to chodzi? Wiedziałem, że potrzebuję zmiany położenia w moim życiu. I teraz ja, przyjaciele, ponad 8 lat temu, kiedy zacząłem szukać Boga, kiedy zacząłem wołać do Jezusa, czy On jest prawdziwy, czy On żyje, bardzo szybko wewnątrz mnie powstało przekonanie, że bez Jezusa jestem nikim. Nikim, kompletnie nikim. Że nic nie znaczy to, co mam do tej pory. I pamiętam, któregoś dnia wszedłem, zamknąłem się w łazience mojego domu, płacząc po raz kolejny. Wołałem do Niego: przyjdź i mnie uratuj. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę w ogóle, że przyszedłeś na ziemię, aby mnie uratować. Wierzę, że wziąłeś winę i karę za moje życie. Uratuj mnie, bo nie chcę udawać. Wzywałem Jego imienia, bo wierzyłem, że w Jego imieniu jest moc do zmiany mojego położenia. Że jest moc do tego, aby to zmienić. I teraz, przyjaciele, przez kolejne lata, to już prawie 9 lat, mechanizm jest ten sam. Mechanizm jest ten sam. Jeśli poznaję jakąś obietnicę Bożą, obietnicę do mojego życia, to zaczynam wierzyć w zmianę mojego położenia. Zaczynam wierzyć, że ta obietnica wypełni się. Wypełni się. Zobaczcie. Piotr i Andrzej, zresztą cała czwórka, musieli uwierzyć na to jedno zdanie, że zostaną rybakami ludzi. Postaw teraz siebie w tej sytuacji. Ty jesteś tutaj dzisiaj. Robisz coś jak co dzień, masz coś zaplanowane. Twoja głowa jest czymś wypełniona. Masz jakieś swoje doświadczenia i historie. A teraz słyszysz proste rozwiązanie. Słyszysz to, że rozwiązanie jest w imieniu Jezus. I tak naprawdę decydujesz ty w swoim sercu, czy uwierzysz w zmianę swojego położenia w związku z imieniem Jezus. Czy w to uwierzysz? Prosto jest czytać takie historie, zresztą które są też opisane w Biblii, jak powieść dwóch historycznych obywateli. Ale to pytanie jest do ciebie dzisiaj. To ty słyszysz dzisiaj przesłanie Ewangelii. To ty słyszysz obietnicę Bożą, że dzisiaj możesz zostać uratowany. Dziś, kiedy słyszysz te słowa, jest dla ciebie dzień zbawienia. Dzisiaj. Dzisiaj. Każdy człowiek nowonarodzony potrzebuje wierzyć też w zmianę w każdym kolejnym obszarze swojego życia. W każdym obszarze, który potrzebuje ingerencji Boga. Nowe narodzenie jest początkiem. To tutaj jest pewność zbawienia. Człowiek zostaje obywatelem nieba. Ale dalej, jeśli toczy się twoje życie tutaj na ziemi, musisz wierzyć w zmianę w związku z, w twoim życiu. Nie w czyimś. Nie w to, że Bóg robi zmiany. Nie. Musisz wierzyć, że ta zmiana dotyczy ciebie. Ciebie indywidualnie.
w efekcie zostawiasz wszystko, co nie jest związane z tą zmianą. Wszystko to jest wszystko. Wszystko to nie jest to, co wygodne, co takie miłe. O, to fajnie zostawić. Wszystko to przede wszystkim oznacza pogląd. Jakiś chory pogląd, inny pogląd niż miał Jezus w tym temacie. Ale czasami może to oznaczać, że zostawisz człowieka. Oni zostawili ojca. Może to będzie to musiało oznaczać dla ciebie. Wszystko, co stoi na przeszkodzie. Może to być majątek, cokolwiek. To nie ma znaczenia. Wszystko to wszystko. Wiecie, tak patrzymy na to w taki lekki sposób zazwyczaj, tak? Historycznie właśnie. Ale kiedy sytuacja miałaby miejsce dzisiaj i mówiłby do ludzi, których spotyka, pójdź za mną, zostaw ojca, pójdź za mną, to Jezusa nazwaliby heretykiem. Rozwalasz najważniejszą komórkę funkcjonowania ludzi na ziemi. Jesteś arodzinny, jesteś aspołeczny, występujesz przeciwko temu. Ale Jezus nie patrzy perspektywą ziemi, nigdy nie patrzył. Jezus patrzy z perspektywy nieba, z perspektywy Boga, który ustanowił świat, który ustanowił zasady Stwórcy, a nie stworzenia. Z tej perspektywy. A gdyby ci dwaj dzisiaj zostawili tego ojca, w większości przypadków zostaliby wyrzuceni ze swoich kościołów. Zarzucono by im, że nie macie miłości. Zostawiliście ojca z jakimiś tam najemnikami. Ci najemnicy dzisiaj są, jutro ich nie ma, jak z najemnikiem. Zostawiliście go samego. Może biedaczyna nie da rady. Może jutro mu się nie uda. Może nie poprawi tych sieci, w ogóle nie wypłynie. Jezusa to nie interesowało. Nie interesowały te rzeczy. On powiedział, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To, co jest ważne, przyjaciele, to, co ogranicza dzisiaj Kościół bardzo często, to, że ludzie są przyzwyczajeni często do starego. Są przyzwyczajeni. Czasami są pogodzeni. Ludzie mówią o Bogu, który uzdrawia. Ludzie mówią, no tak, to prawda. Ten Bóg uzdrawia. Ale są tak przyzwyczajeni do swojej choroby od 10 lat, że nie wierzą, że w tym imieniu Jezus jest uzdrowienie ich osoby. Tu nie chodzi o kogoś z boku. Tu nie chodzi o coś, co się dzieje na zewnątrz. Tu chodzi o to, aby człowiek uwierzył, że w imieniu Jezus, tak, nastąpi zmiana jego położenia, że doświadczenie, które ma, lata zmagań, lata chorób, nieszczęść, wypadków, nie definiuje go i nie ma znaczenia. A obietnica, która jest, dotyczy indywidualnie jego osoby. Jego osoby. Ale skoro ludzie są przyzwyczajeni, to tak naprawdę oni nie chcą tych zmian. Oni często nauczyli się, że tak można mówić, nauczyli się pewnej religijnej mowy, ale oni nie chcą, bo już przywykli. Przywykli do renty, którą otrzymują. Przywykli do zasiłku, który mają. Przywykli, że jak się spotykają z rodziną, to mogą narzekać, że im jest najgorzej. Pogodzili się z tym. Przywykli do tego. I siłą rzeczy, skoro nie chcą tej zmiany, to w nią też nie wierzą. I nie ma przy tym znaczenia, jakie teologiczne rzeczy oni wypowiadają. Powiem wam coś, przyjaciele. Niczego, podkreślę, niczego Bóg nie dokona, jeśli człowiek nie zapragnie zmiany i nie zacznie wierzyć w tą zmianę. Bóg sam z siebie nie zrobi nic,
jeśli nie zechcesz zmienić swojego położenia, jeśli zaczniesz wzywać imienia Jezus nad swoim życiem, bardzo szybko, tak jak we mnie, pojawi się w tobie przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Będziesz wiedział, że rozwiązaniem jest Jezus. Będziesz wiedział o tym. Duch Święty cię o tym przekona. I pytanie, czy uwierzysz, że w tym imieniu Jezus jest ratunek dla ciebie? Jeśli nie uwierzysz, nie obejdziesz tego. Nie obejdziesz tego swoją dobrocią. Nie obejdziesz tego żadnym uczynkiem, pielgrzymką, czymkolwiek. Tym, że no, mówili, że jesteś super człowiek. Taki uczciwy i taki porządny. Ja taki byłem. O mnie tak mówiono. Kiedy siadałem sam przed sobą, ja takie miałem wrażenie, mówię, jeśli w ogóle ten Bóg jest, to On musi kiedyś docenić, że 90% moich uczynków były dobre, więc przekonam Go, że idę do nieba. Takimi bredniami nas się tutaj faszeruje. Takimi rzeczami. Usprawiedliwienie jest z wiary, zastępczą ofiarę Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie. A w twoim przypadku też w to, że uwierzysz, że dzięki Niemu zmienia się twoje położenie, że byłeś sam Panem swojego życia, ale teraz tym Panem zostaje Jezus. Pan to ktoś, kto panuje. Panuje. To nie ktoś, kto jest z boku. To ktoś, kto panuje. Przyjaciele, a więc chory musi uwierzyć w swoje uzdrowienie. Nie w to, że Bóg uzdrawia. To nie wystarczy. Tylko musi uwierzyć, że On jest zdrowy, bo 2000 lat temu Jezus na krzyżu Golgoty wziął na siebie wszelką chorobę. Nie sąsiad, nie ten z boku, który potrzebuje. Ty, jeśli jesteś w tym miejscu, ty musisz uwierzyć, że dzięki temu Jezusowi jesteś zdrowy, pomimo że w ręku trzymasz właśnie badania lekarskie, które temu przeczą. Ty musisz uwierzyć, że w Nim jest ratunek, że w Nim następuje zmiana twojego położenia. I nie ma żadnego planu B. Nie ma tu miejsca na plan B. Że może się nie uda, ale coś tam. Już dzisiaj chory musi postrzegać siebie jako zdrowego. Dzisiaj. Bo wiara, przyjaciele, jest dzisiaj. Biedny już dzisiaj planuje, jak wydaje swoje pieniądze. Jak sieje je w Królestwo Boże. Jak jutro będzie planował, jak będzie bogaty. Nie wystarczy wierzyć w to, że Bóg to Bóg obfitości. Musisz uwierzyć, że jednym z elementów wymiany krzyżowej jest to, że On stał się ubogi, choć był bogaty. Abyś ty wskutek tego, że On podjął decyzję, że stał się ubogi, został ubogacony Jego bogactwem. Że to jest prawo wierzących ludzi. Prawo ludzi, którzy uwierzyli w imię Jezus. Prawo ludzi, którzy narodzili się na nowo. To jest prawo, to jest jedna z tych obietnic, w której każdy musi się indywidualnie przejrzeć. Czy ja wierzę w zmianę w moim życiu w związku z tym słowem, tak? To bardzo proste. Słaby powie, czuję moc. Biedny wyzna, wszystko mam. Ślepy powie, widzę już. Wszystko to uczynił Pan. Słaby powie, czuję moc. Nie powie, znam Boga moc, ale jestem słaby. Mam moc w imieniu Jezus. Moje życie uległo zmianie, położenie uległo zmianie. I nie, nic Cię nie definiuje. Całe życie mogli się z siebie śmiać. Mogli mówić, że jesteś słaby. Że jesteś mięczak. Chowałeś się ze wstydu. Ale musisz uwierzyć, że 2000 lat temu nastąpiła wymiana krzyżowa i ona dotyczy indywidualnie Ciebie. Że kiedy uwierzysz w imię Jezus, już nie jesteś słaby. Jesteś mocny. Jesteś mocny. To bardzo proste, przyjaciele. Tak jak powiedziałem na początku, tu nie ma miejsca na intelektualizowanie. I teraz zobaczcie, nie pójdziesz realnie za Jezusem, jeśli nie uwierzysz w zmianę swojego położenia. Gdyby w tych łodziach
nie uwierzyli, zostaną rybakami ludzi po tym jednym zdaniu, nie poszliby za nim. Teoretyzowaliby może, ale weź coś podpowiedz. Powiedz, jak to będzie. Weź, daj nam coś tutaj, udowodnij nam, pokaż. Uwierzyli, spotykając Jezusa w swoim życiu. Uwierzyli, że te proste słowa skierowane do nich mają moc zmienić ich życie i ich życie już nigdy nie będą takie samo. I skoro On powiedział do nich, będziecie rybakami ludzi, to uwierzyli, że będą rybakami ludzi. Skoro Jezus dzisiaj mówi do ciebie, że możesz być uratowany dziś, zbawiony, bo to dzięki Niemu 2000 lat temu to się dokonało na krzyżu Golgoty, to teraz ty podejmujesz decyzję, czy zostajesz w tej łodzi, czy z niej wysiadasz. Czy zostajesz, idziesz dalej na swój obiad na Starówce, na piękny spacer, tak? I wiosłujesz dalej swoją łodzią, zarzucasz sieci i każdego dnia budzisz się z potężnym bólem głowy, co będzie dziś. Ale możesz wysiąść z tej łodzi. Możesz wysiąść z tej łodzi dziś i odpowiedzieć na te proste przesłanie Ewangelii, które słyszysz dzisiaj. Ludzie często mówią, mam parę takich przykładów, wierzę Bogu o nową pracę, powiedzmy, ale jest ich frustracja, jest dużo goryczy, jest dużo rozczarowania, że do tej pory się nie udawało. Kiedy spotykają się z innymi, oni mówią o tych niepowiedzeniach. Wiesz, ja wierzę Bogu, ale cały czas spotykają mnie same trudności. Gdzie nie pójdę, tam dostaję kopa. W ogóle nic mi się nie udaje. Co robią ci ludzie? Tak naprawdę modlą się do tych niepowodzeń. Są na nich skierowani. Wielbią je i o nich mówią. I nieważne to, co powiedzieli na początku, że oni wierzą Bogu. Wierzą Bogu. Bo jeśli wierzą Bogu, to wierzą w zmianę swojego położenia, że wskutek Jego krwi, wskutek wymiany krzyżowej Jego zmartwychwstania, zaopatrzenie finansowe jest ich dziedzictwem. I to nie jest warunkowe, przez wiarę to przyjmują. To się wykonało, to były ostatnie słowa Jezusa. Wykonało się, więc nie da się tego wykrzywić intelektualnie. Wiara, przyjaciele, jest pewnością tego, czego nie widać. I tu nie chodzi o to, żeby w życiu kierować się tylko jakąś teologią. Bo On nie powiedział, a sprawiedliwy mój z teologii żyć będzie. On powiedział, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Przypomnę te słowa, które powiedziałem na początku. On nic więcej do tej czwórki nie powiedział. Powiedział, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To było całe przesłanie. Całe przesłanie. Na podstawie tego podejmowali decyzję. Czy wierzą, to się zadzieje w ich życiu. To jest tak, przyjaciele, że bez tej wiary, jak widzisz w sejfie 100 milionów dolarów i one są, powiedzmy, za takimi kratami i możesz stanąć przy tej kracie. Widzisz te 100 milionów dolarów, nawet czujesz ich zapach. Jak się dobrze przypatrzysz, to widzisz nawet numery seryjne banknotów. Ale to wszystko. Nie masz klucza. Są dla ciebie nieosiągalne. Ty wiesz, że one tam są. Znasz teologię. Wiesz, że Bóg uzdrawia. Ale nie masz klucza. Czujesz ich zapach i odchodzisz sfrustrowany. Kluczem jest wiara. Wiara. Wiara w zmianę twojego położenia. Dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Dzięki Jego zmartwychwstaniu. Dzięki temu, że zapłacił cenę. I zechciał uratować ludzi.
Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. Ale pomiędzy chceniem a wykonaniem musi być wiara człowieka. Same chęci nie wystarczą. Nie wystarczy chęć zmiany. Musi być wiara. Wiara w tą zmianę. Wiara w tą zmianę. Kilka przykładów, przyjaciele. Bo to słowo jest bardzo praktyczne. Na poziomie życia osobistego. Człowiek, który się jąkał całe życie. Śmiali się z niego. Ty, jąkało. W szkole miał przerąbane. Jak przychodziło recytować wierszyk, to chciał brać zwolnienie. A teraz ten człowiek, czy on się spodziewa, że kiedy on będzie przemawiał i głosił Ewangelię, tak? To przemawia pięknie. I słuchają go miliony. Tego się spodziewa. W to wierzy. On nie przychodzi i nie mówi, to teraz się pomodlę. Boże, żebym się tylko nie jąkał. Boże, żebym się tylko nie jąkał. Nie jąkam się, nie jąkam się. Będę zaraz mówił, nie jąkam się. Bo ta modlitwa, to modlitwa lęku. Ta modlitwa pokazuje, że głęboko w sercu ten człowiek nadal postrzega siebie jako jąkałe. On nie uwierzył, że Jezus stał się jąkałą na krzyżu Golgoty, aby on nie musiał się jąkać. Wierzący nie będzie się zastanawiał, nie będzie uruchamiał lękowych modlitw. On stanie w wierze w zmianę jego położenia, jego osobiście. Ten, który się wstydzi, postrzega siebie jako pewnego, tak? Pewnego siebie. Ludzie kiedyś, jak mnie znają teraz, mówią, ty masz inaczej, bo ty masz tak naturalnie taką pewność siebie. Nie mam naturalnie pewności siebie. Jakbyście poznali ludzi, którzy mnie znali wcześniej, to widzielibyście, że wcale nie miałem pewności siebie. Wiedziałem, że trzeba udawać, że ma się pewność siebie. Więc zakładałem maski. Męczyło mnie to. Ale nie byłem pewny siebie. I tak było zawsze. Jako młody chłopak. Notorycznie. Jarałem cegłę, jak do kogoś miałem podejść i rozmawiać. Wstydziłem się. Jak podszedłem kiedyś zapytać pierwszą dziewczynę, czy będzie ze mną chodzić. I mi odpowiedziała, że tak. To się tak zewstydziłem, że stojąc na klatce, na schodach, powiedziałem, dobra, to od jutra. Spuściłem głowę i poszedłem. Taki byłem pewny siebie. Jak wchodziłem na konkursie recytatorskim na mównicę, to byłem tak stremowany, że potknąłem się o stopień i orła wywinąłem centralnie. Jak miałem przemawiać na dużym przemówieniu w Domu Kultury, wyszedłem na środek, powiedziałem, zacząłem droga młodzieży i słyszałem w sali takie buo. Ale uwierzyłem, że wstyd został przybity do krzyża. Uwierzyłem w to. Uwierzyłem. Uwierzyłem. Miałem z tym doświadczenia. Pamiętam, miałem taką sytuację, bardzo świeżo po nawróceniu. Stałem kiedyś w kościele, modliłem się, że będę zawsze reprezentował Jezusa. Była ogromna wdzięczność. Ale pamiętam, byłem świeżakiem, byłem takim niemowlakiem w wierze. Pojechałem w sobotę do sklepu, w którym wszyscy u nas w miejscowości robią zakupy. Kiedy podchodziłem do kasy, akurat był człowiek, który zbierał na leczenie takiej dziewczynki. Zobaczyłem koszyczek i taki standardowy odruch, jak kiedyś miałem w świecie, zawsze wyjąłem 10 zł, chciałem to włożyć. I wtedy usłyszałem, nie, pójdziesz, porozmawiasz, pomodlisz się o tą dziewczynę. Dla mnie to był szok, wiecie, ja byłem przerażony, poszedłem samochód umyć, bo jak zacząłem się rozglądać, w sklepie byli wszyscy moi sąsiedzi. Byli wszyscy moi sąsiedzi. Uszedłem i wtedy, tego dnia, wróciłem do domu, bo się bałem. I usiadłem, się zastanawiałem i mówię tak, Boże, nie chcę być hipokrytą. Nie chcę być hipokrytą. Jednak nie uwierzyłem na ten moment, że wstyd został przybity do krzyża. Wczoraj krzyczałem, że będę Cię reprezentował, a dzisiaj sam stworzyłem. I przyjaciele, i tego dnia
prostym aktem wiary i decyzją postanowiłem wierzyć. Powiedziałem, wierzę. I taka sytuacja nigdy już nie miała miejsca. Nigdy. Skoro wierzę, to robię kroki wiary. Następnego dnia poszedłem w miejsce, gdzie było jeszcze więcej ludzi i sąsiadów. I ani przez sekundę się nie zawahałem. Uwierzyłem w zmianę mojego położenia. Nie zastanawiałem się, czy to, że kiedyś się wstydziłem, jest teraz częścią mnie. Uwierzyłem, że Jezus wziął na siebie wstyd. Wiecie, przyjaciele, to chodzi o prozę życia. O prozę życia. Impotent w małżeństwie nie będzie postrzegał siebie jak impotenta, tylko będzie postrzegał siebie, tak, jak cudownego kochanka swojego współmałżonka. Bo seks jest dla małżonków i bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Nie będzie się zastanawiał. O, zaraz ktoś powie, jak można takie rzeczy mówić w kościele i jeszcze na ulicy. No można. Bo to są rzeczy, seks dał Bóg małżeństwom. To modlitwa małżonków. To dla nich. Większość ludzi, która krzywi się, jest zbyt poprawna, żeby o czymś takim powiedzieć. W głębi swojego serca i umysłu ma swoje perwersje seksualne albo siedzi po uszy w pornografii. Ale zakłada maskę poprawności, do pewnych rzeczy się nie mówi. Zmiana położenia człowieka dotyczy każdego elementu życia. Każdego elementu życia. To jest w Jezusie. Nie ma tak, że pewne rzeczy dla człowieka wierzącego są niedostępne. Możesz je ograniczyć tak naprawdę tylko i wyłącznie w swojej głowie, w swoim umyśle. Nie będziesz w to wierzył. Biedak, już powiedziałem wcześniej, biedak spodziewa się milionów. Już planuje swoje wydatki, tak? Planujecie? Jak wydacie $1 000 000 na służbę? Macie plan? Co będzie pierwsze? Co potem? Co przez kolejny milion? Dlaczego nie? Kim na poziomie serca jesteś? Czy jesteś w miejscu biedaka, czy jesteś w miejscu zaopatrzonego? Ty. Nie mówimy o Bogu, który zaopatruje. Mówimy o tobie indywidualnie. Czy wierzysz w zmianę swojego położenia? Być może znasz zakres wymiany krzyżowej. Wiesz, jaki on jest, ale czy ty wierzysz w swoim życiu? A jak wierzysz, wiesz, że coś masz, to tym zarządzasz, bo to masz. Masz. Nie czekasz, że będziesz miał, tylko zarządzasz tym dzisiaj, tak? A co robi człowiek, który przez całe życie był pogarbiony? Całe życie chodził tak. Chodził, tak? Śmiali się z niego, nie wychylał się za bardzo, bo był zgarbiony. No i teraz dowiaduje się ten człowiek, że Jezus stał się garbaty na krzyżu Golgoty, aby on nigdy nie musiał być już garbaty. Dowiaduje się takiej informacji. To jest obietnica do jego życia, która wykonała się 2000 lat temu na krzyżu. Co on robi? W pierwszej kolejności planuje wydatki na nowe ubrania, bo wie, że jak się wyprostuje, to będzie 10 cm wyższy i będzie mu pępek widać. Nie czeka, co będzie później. Nie czeka, a może mi Pan też da. Bo to, że Pan ci daje, jeśli tak podchodzisz, to znaczy, że realnie nie wierzysz w zmianę swojego położenia związaną z imieniem Jezus. Na poziomie służby, przyjaciele, tak? Głosisz, nauczasz w internecie. 20 osób cię słucha. Czego się spodziewasz, jak nagrywasz kolejny film albo wrzucasz swój numer telefonu? Zastanawiasz się, czy może, kurczę, znowu dzisiaj nikt nie zadzwoni albo jedna osoba? Czy planujesz, wygospodarowujesz sobie czas? To jest czas na tych wszystkich ludzi, którzy teraz zareagują. Bo wiem, kim jestem, do czego jestem powołany. I te 3 godziny to jest czas na te rozmowy, albo podnosić życie ludzi.
samo zgłoszeniem Ewangelii. Może wychodziłeś i głosiłeś Ewangelię przez wiele miesięcy. W większości słyszałeś, jak się z ciebie śmieją. Przez wiele miesięcy jedna osoba może oddała życie Jezusowi. Czego się spodziewasz? Czego się spodziewasz? Zastanawiasz się nad problemami, jakie spotkasz tutaj? Czy zastanawiasz się, Boże, jak ogarnę tych wszystkich ludzi, którzy nawrócą się dzisiaj? Jak ich ogarnę, Boże, abym nie utracił ani jednej osoby, która dzisiaj narodzi się na nowo, abym mógł być realną odpowiedzią i pokazać im, jak żyć, Ojcze. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. Wiara. Wiara. Prosta wiara. Cały czas mamy, przyjaciele, wierzyć w zmianę naszego położenia. I teraz to, co wspomniałem na początku. Wiara w zmianę wiąże się z tym, że człowiek porzuca wszystko, co jest związane ze starym. Tak więc prawdziwe uwierzenie w zmianę, ono zawsze będzie się wiązało z porzuceniem starego. I tak jak powiedziałem, nieważne, czym to stare jest. Przywiązaniem do choroby, do kalectwa, do biedy. Nie ma to najmniejszego znaczenia. A może silnymi rodzinnymi więzami. Przykład, który wam dałem na początku, pokazuje, jaki Jezus ma do tego stosunek. Często chrześcijanie chcieliby mieć wielką, prawdziwą służbę, jednocześnie poklask u wszystkich starych przyjaciół, żeby bili im brawo, ale fajna zmiana u ciebie nastąpiła. I jeszcze rodzina będzie, cielesna rodzina zapraszała na obiadki i będzie się szczyciła i zachwycała. Tak jest tylko na amerykańskich filmach. To nie ma żadnych podstaw biblijnych. Żadnych podstaw. Jest sprzeczne ze słowami Jezusa, który powiedział: będziecie w nienawiści u wszystkich ze względu na moje imię i prześladowania mieć będziecie. W Ewangelii Marka 10:28 czytamy tak. I począł Piotr mówić do niego, do Jezusa: otośmy. Pokazuje na siebie i na innych, którzy poszli za nim. Otośmy opuścili, czyli zostawili, zaniedbali wszystko, 100%, a poszliśmy za Tobą, za wszystkim, co jest związane z Tobą, za całą rzeczywistością, która się za tym kryje. Zaufaliśmy Ci na maksa, zostawiliśmy wszystko. Wszystko, co nie jest zgodne z Jezusem, musi zostać porzucone przez Ciebie w wierze. Wierzę, jeśli chcesz osiągnąć sukces w danej dziedzinie. I teraz dalej, w Ewangelii Marka 10:29-30 Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, kiedy Jezus zaczynał jakąś wypowiedź, jakąś myśl, od tego zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to oznaczało, że to jest ważna zasada Boża. Ważna. On podkreślał w ten sposób, aby zwrócili szczególną uwagę na te słowa. I Jezus mówi dalej tak. Nie ma takiego, ani jednego, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo pola, dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie. Po pierwsze, teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Przyjaciele, Ewangelia to Ewangelia sukcesu. Jezus składa tutaj konkretną obietnicę. Nie ma ani jednego człowieka, który zostawi wszystko, co go odciągało od Niego. Wszystko. Jeśli trzeba, to pracę, biznes, rodzinę, przyzwyczajenia, cokolwiek. Wszystko. Wszystko.
Każdy, kto to zrobi, otrzyma 100-kroć już teraz, w doczesnym życiu tutaj, ale też pewność tego zbawienia, życia wiecznego z Jezusem. I teraz przejrzyj się w tym słowie. Skonfrontuj swoją wiarę. Czy wierzysz w to? Czy są jakieś bałwany, jakieś miejsca, które próbujesz ochronić przed ingerencją Jezusa? Mówisz, to jest zbyt hardkorowe. Nie mojego tatusia, nie porzucę go, nie może, przecież muszę mu pomóc naprawiać te sieci w Łodzi. To piękne, humanistyczne. Ale Jezus szukał czegoś innego. Szukał czegoś innego. Zobacz się w tym słowie. To prosta obietnica. Nie ma ani jednego, ani jednego. Jeśli to zrobisz, jeśli uwierzysz Ewangelii, jeśli uwierzysz w imię Jezus i pójdziesz za Nim na 100%, osiągniesz sukces. Osiągniesz. Osiągniesz. I teraz zadaj sobie też pytanie, jeśli nie odnosisz gdzieś sukcesu, czy wierzysz w zmianę swojego położenia, jesteś w stanie zostawić wszystko, co cię oddziela od tego sukcesu. Jan i Jakub, tak jak mówiłem, musieli zostawić ojca. Nie wiem, co będziesz musiał ty zostawić. Ty będziesz to wiedział. Świat nie będzie ci bił brawa. Kiedy to zrobisz, nie będzie ci bił brawa. Powiem więcej. Jeśli służysz, a świat bije ci brawo, to jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że spoczyłeś z kursu. Że spoczyłeś z kursu. Będziesz ratował ludzi z tego świata. Uzyskasz nowych braci, siostry, rodziny i domy. Ale nie koniecznie w ludzkich kategoriach tego myślenia. Niekoniecznie w ten sposób. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby robić wszystko na opak. To nie jest cel sam w sobie, ale to, że świat nie będzie ci bił brawa, to będzie konsekwencja tego, że wierzysz w zmianę swojego położenia i pozostawiłeś wszystko, co stare. Pamiętajcie, przyjaciele, że każdy z was, tylko człowiek decyduje, jak żyje i w co wierzy. Każdy człowiek indywidualnie decyduje, w co wierzy, komu wierzy i jak żyje. Szczególnie dzisiaj, może po raz pierwszy jesteś tutaj, po raz pierwszy w życiu słyszałeś przesłanie pełnej Ewangelii. W swoim sercu podejmujesz decyzję. Czy wierzysz, że ta Ewangelia ma moc zbawić swoje życie, wyrwać cię z piekła i przenieść do nieba? Czy w to wierzysz? Ty podejmujesz decyzję. Ale to słowo nie tylko dotyczy tych, którzy są jeszcze niewierzący. Również dotyczy Kościoła. I tu żaden człowiek nie ślizgnie się na Kościele. Musi sam indywidualnie przyjąć właściwą postawę. Nie wystarczy, że ktoś chodzi do Kościoła, w którym wierzy się w uzdrowienia. Musisz indywidualnie uwierzyć, że twoja choroba nie definiuje ciebie, że wskutek twojego spotkania z Jezusem i nowego narodzenia twoja choroba została przybita do krzyża 2000 lat temu i dzisiaj jesteś zdrowy czy zdrowa. Ty nie będziesz, ale jesteś. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Jeszcze dzisiaj zacznij wierzyć w zmianę swojego położenia. Wyznawaj ją. I porzuć wszystko, co stare. Nie wiem. Nie wiem, co będziesz musiał zostawić. Może będziesz się musiał rozwieść.
publicznie kogoś przeprosić? Nie wiem. Nie wiem. Ale zadaj sobie pytanie, czy jesteś w stanie zostawić to wszystko, co oddzielało cię od Boga albo w ogóle, albo od sukcesu, gwarancji Jego wypełnienia, tej Bożej prawdy i obietnicy, którą On zostawił. Co więc zrobić, przyjaciele? Jeśli jesteś już narodzony z Bożego Ducha, tak? Ale w jakiejś materii nie odnosisz od dłuższego czasu sukcesu i nie wierzysz, tak? Jak to rozpoznać? Na przykład rozpoznać to w ten sposób, że troszczysz się o to, lękasz się, pojawia się w tobie lęk, co z tym będzie, tak? Może się nawet modlić lękowo. Panie, zabierz to ode mnie. Zabierz to ode mnie, albo żeby tego nie było. Musisz namierzyć precyzyjnie miejsce porażki. Bądź w tym precyzyjnie. Zobacz, która obietnica nie działa w twoim życiu, tak? I teraz, co się z tym wiąże? Dwa, przeanalizuj, czy twoja postawa to postawa wiary w zmianę. To bardzo proste. Czego się spodziewasz? Czy jesteś pewien sukcesu? Pewien. Czy trwasz w nadziei? W niepewności? Może jakimś lękowym oczekiwaniu? Pocisz się? Denerwujesz się? Nie zachowujesz się jak człowiek, który to ma? Jak człowiek, który to wziął? Nieważne, że nie widziałeś tego swoimi oczami. Ale zbadaj się, czy wierzysz w swoim sercu w zmianę swojego położenia. Jeśli to namierzasz, spokutuj z niedowiarstwa. Zacznij mówić wiarę. Zacznij mówić wiarę. Słaby powie, czuję moc. Biedny wyzna, wszystko mam. Ślepy powie, widzę już. Wszystko to uczynił Pan. To bardzo proste. Bardzo proste. Zacznij mówić. Odepchnij każdą myśl. Każdą myśl, która przyciąga cię do starego myślenia. Jeśli potrzebujesz, wyrzuć demona. Wyrzuć go sam. Jak nie umiesz, poproś usługującego. Jeśli trzeba, demona trzeba wyrzucić. Dalej, cztery. Rozwijaj się we wdzięczności za sukces, który masz, chociaż go nie widzisz. Bądź wdzięczny. Dziękuj za niego. Dziękuję ci, Jezus. Śpiewaliśmy. Dziękuj za to. Dziękuj. To masz. Jesteś wdzięczny. To jest twoje. Obietnica, która się wypełniła w imieniu Jezus. I regularnie proklamuj swoje zwycięstwo. Proklamuj. Kiedy się odzywasz, odzywaj się z pozycji zwycięskiego. Człowieka, w którego życiu wypełniła się ta obietnica. Buduj też swoją wiarę w ten sposób. Proklamuj to. Ile potrzebujesz za każdym razem, każdego dnia. Trzymasz wyniki, powiedzieli ci, jesteś chory. Mówisz, uwielbiam cię, Jezus, za moje zdrowe ciało. Uwielbiam ciebie za siły, które mam. Dziękuję ci za to. Mów jako zwycięzca. Planuj następne kroki, które są związane z twoim sukcesem. Skoro masz już ten sukces, to planuj kroki. Planuj kroki. Tak jak powiedziałem, osoba zgarbiona czy garbata, wierząca w zmianę swojego położenia, planuje ubrania, które kupi, bo zmienia się jej postawa. Nie czeka. Jak zobaczę, to pójdę. Wykonuj kroki wiary zgodnie z tym planem i zgodne z twoją wiarą. I porzuć wszystko stare. Wszystko, co stało na przeszkodzie. Wszystko. Porzuć to. Nie bój się tego. Zostaw to. To nie może mieć żadnej wartości. To jest nic niewarte. Nic kompletnie niewarte.
jeśli nie jesteś narodzony z Bożego Ducha, a dotykają cię słowa, które słyszysz teraz, czy które słyszałeś wcześniej w czasie modlitw uwielbienia, rozpoznaj, kim jest Jezus, że Jezus to odpowiedź dla ciebie, że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele, wyrzekł się bóstwa na ten czas i jako człowiek poszedł na krzyż, aby cię uratować. Wziął indywidualnie na siebie winę i karę za twoje bezbożne życie. A każdy człowiek winien jest co najmniej jednego grzechu. Tego, że nie wybrał do tej pory Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Jeśli rozpoznajesz, kim On jest, uwierz w to, co On zrobił dla ciebie. Nie dla innych, dla ciebie. Stań w tym miejscu, że 2000 lat temu On uratował ciebie. Twoje położenie się zmieni. Uwierz w Jego zmartwychwstanie, że zmartwychwstał i wstąpił w ciele do nieba. Uwierz w to, że możesz być przez Niego uratowany, tak jak powiedziałem. Ty, nie ktoś inny, nie ci z boku, nie ci tam, co tu grali. Ty, indywidualnie ty, tak? Spokutuj ze starego życia, porzuć to stare życie. Porzuć to. Ustanów Jezusa twoim Panem i Zbawicielem. Podejmij taką decyzję. Wyznaj to, tak? Wyznaj to. Narodzisz się na nowo i będziesz uratowany. I dalej będą cię już obowiązywały te same zasady, które przedstawiłem dla ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Przyjaciele, dzisiejsze poselstwo jest bardzo proste, tak jak powiedziałem na początku. Bardzo proste, ale też bardzo ważne. Bo to praktyka codziennego życia weryfikuje tak naprawdę, jak wierzymy, jak żyjemy. Praktyka codziennego życia. Praktyka tego, czy wierzysz w każdą kolejną obietnicę. Wierzysz w zmianę swojego położenia w związku z tym. Człowiek na przykład, który wierzy o męża, czy wierzy o żonę, tak? Nie zastanawia się nad pewnymi rzeczami. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Nie wiem, co zrobi ten człowiek. Może pójdzie kupić obrączki. Może pójdzie do Urzędu Stanu Cywilnego i zarezerwuje termin za rok. Nie wiem. Ja nie wiem. Ale jeśli wierzy, to on będzie wiedział, co ma zrobić. Człowiek, który wierzy o rodzinę, o dzieci, mieszka w kawalerce, ale wierzy, zaczyna się rozglądać. Mówi, nie mieścimy się tutaj. Kto? No ja i moja rodzina. Potrzebuję sypialni dla dzieci, pokoju, muszą gdzieś lekcje odrabiać. Ty jesteś nienormalny, tak ci powie świat. Nie! Wierzący, mam rodzinę, pokaż, zaraz zobaczysz, ja ją mam. Świat nie będzie bił brawa, ale jak wierzysz, to będziesz wiedział, co masz zrobić. Jak ja o coś wierzę, to ja wiem, co ja mam zrobić. Ja się nie pytam nikogo, co ja mam zrobić, bo ja wiem. Wstaję rano i to po prostu robię. Robię tą rzecz, tak normalnie, po prostu. Wstaję i to robię, żyję tym, bo to jest moje. Nie interesuje mnie, czy to widzę, czy tego nie widzę, tak? I odrzucam wszystko, co stare, co było do tej pory blokadą, tak? Aby ta obietnica wypełniła się w moim życiu, abym jej doświadczył. Ja nie chcę znać Boga z Jego obietnicami tylko teoretycznie. Ja nie chcę słyszeć tylko, jak piękne rzeczy może czynić Bóg. Ja chcę ich doświadczać. One są moim dziedzictwem. Ja chcę ich doświadczać. Zachęcam was, przyjaciele, do tego, abyście poważnie podeszli do tego tematu. Wiara w zmianę naszego położenia
i porzucenie wszystkiego, co nas oddzielało, to ważne rzeczy. To ważne rzeczy. Nie można się przyzwyczajać do doświadczeń. Jesteśmy ludźmi wiary i żyjemy z wiary. Amen.